Tak jak zapowiedział Krzysztof Skrzypek, najważniejsza walka wieczoru. I jeszcze raz przypomnijmy, Tomasz Makowski, reprezentujący Arachion Iława w niebieskim narożniku, i Juran Lisiecki, MMA Witkowo-Mogilno. No, zobaczymy, jak dzisiaj Juran Lisiecki zaprezentuje się, zwłaszcza w kontekście walki z Lamprychtem. Makowski wyższy, ale to chyba nie jest jakaś niespodzianka albo problem, dlatego że Lisiecki zwykle bije się z zawodnikami wyższymi. Żadnych szkód nie poczyniła, natomiast efektowna akcja, widać, że no gdzieś tam może zahaczyć. Dobra praca wykonano Juranda, a więc dobrze porusza się na nogach, szybko odskakuje od tych ataków i stąd też Makowski ma problem, żeby trafić rywala. I taki charakterystyczny lewy zamachowy z góry. Lewy prosty w wykonaniu Makowskiego. Żaden nie myśli, aby sprowadzać, ale myślę, że pod koniec rundy to może nastąpić. I proszę! Kiedyś rozmawiałem z Jurandem, mówię, co jest jego mocną stroną, a Jurand mówi, sprowadzenia. No i to potwierdza się. Ładne sprowadzenie. Myślę, że tutaj będzie także dobra praca. Ciężko Makowskiemu będzie odwrócić tą sytuację na swoją korzyść. Juran jest takim zawodnikiem bardzo żywotnym, także trudnym do skontrolowania. Próbuje wypychać, sweepować i no właściwie to się udało Makowskiemu, a więc przerzucił swojego rywala, natomiast no nie opanował. Po raz któryś dzisiaj mówimy, że coraz trudniej jest po jakichś akcjach przetoczenia, obalenia skontrolować rywala. I walka wraca do stójki. Ładny lewy prosty w wykonaniu Makowskiego, który doszedł. Teraz próba backfistu w wykonaniu Lisieckiego. I proszę, zahaczył Lisiecki kopnięciem. Trudno mi powiedzieć, czy wywarło to efekt. W każdym razie no jest w parterze Makowski. Myślę, że raczej mogło lekko zamroczyć. Tam chwycił tą nogę, przewrócił się z nią. Teraz ładnie się złożył Makowski do dźwigni. Proszę, podchodzi nogami. Oj, bardzo, bardzo ładnie, wprawnie to robi. Teraz rozciąga nogę Lisieckiego. Zapewne chciałby rozciągnąć
i właśnie uciec. To też robi, ale Lisiecki przytomnie zadaje parę uderzeń. I proszę, znowu ta obrotówka, która według mnie dosięgnęła głowy. I próba powalenia teraz nieudana. I proszę, na sam koniec Lisiecki zahaczył mocno swojego rywala, który upadł na matę. Szczęściem dla Makowskiego, równo sygnałem oznaczającym zakończenie rundy. Dobra runda. Czekamy na następną. Prawdopodobnie będzie działo się jeszcze więcej. Wydaje się, że dwa razy mógł być napoczęty Tomasz Makowski, raz po kopnięciu, no i na samym końcu po tym uderzeniu zamachowym z ręki. Kończy się przerwa i czas na drugie starcie. Wszystko pokazuje, że jest pełen werwy, wrócił do sił. A Makowski, trudno powiedzieć. I zaczyna się runda druga. I bardzo ładnie skontrował Lisiecki swojego przeciwnika, który wydaje się odrobinę wolniejszy niż tej pierwszej. Teraz przechwycił ładnie nogę, schodzi. Makowski powalił Juranda, który walczy teraz o powstanie. I proszę, dostaje się za plecy Juranda Lisieckiego Tomasz Makowski. W pewnym momencie widać było odchyloną szyję. Jestem ciekawy, czy to przedramię dobrze weszło pod szyję. Z tej pozycji tutaj trudno powiedzieć. Oj, chyba jest mocno, ale też pozycja ciała jest nieodpowiednia. I proszę, Jurand Lisiecki wychodzi z tej bardzo niebezpiecznej sytuacji. Walka z powrotem wraca do stójki, jeszcze podczas kiedy wychodzili do tej stójki, Lisiecki zadał uderzenie, niezbyt precyzyjne, niezbyt silne, ale jednak. Przekontruje swojego wyższego rywala. Teraz chwila przestoju, niewiele się dzieje. Frontki, który w poprzedniej walce ją zakończył. Teraz wydaje mi się, że tylko zszedł z linii ataku Lisiecki, no i Makowski po prostu przestrzelił, upadł.
I znowu chwila przestoju. Teraz Makowski wszedł w nogi Lisieckiego, będzie próbował obalać. Ale Lisiecki mocno okłada podczas tej próby obalenia. Oj, teraz znalazł się naprawdę w złej sytuacji. No, widać, że Jurand Lisiecki próbuje już znokautować swojego rywala. Przymierza tam coraz mocniej, coraz celniej. Teraz aż chyba był zły, że nie weszło to uderzenie. No i proszę, obrotowe kopnięcie, które w pierwszej rundzie nie weszło. Teraz idealnie, pięknie. Piękne zakończenie tej walki, a więc zarówno Kamil Lamprych, jak i Jurand Lisiecki nokautują swoich rywali poprzez kopnięcie. Właśnie formalność, ten sam moment jeszcze oficjalny werdykt najważniejszego starcia dzisiejszego wieczoru. Napierał, widać to było, tak jak mówiłem, że szykuje się do nokautu. Składał się tam najpierw do tych technik ręcznych, a następnie, no właśnie, wypalił obrotowym kopnięciem i naprawdę przepiękny nokaut. Rzadko widziane kopnięcie, tak jak w poprzedniej walce, rzadko widać frontalne kopnięcie, aby nokautowało rywali. Rzadko też widać obrotowe kopnięcia, które no spadają i nokautują. Pięknie dwóch wybitnych zawodników reprezentujących Gale Slugfest, Jurand Lisiecki i Kamil Lamprych, pokazali się naprawdę ze wspaniałej strony i myślę, że teraz no z niecierpliwością czekamy i naciskamy na organizatorów, aby doprowadzili do ich rewanżowego pojedynku. I oczywiście ogłoszenie werdyktu. Panie i panowie, sędzia Paweł Tosz stały fragment gry. Starcie dzisiejszego wieczoru po 4 ale tylko formalne, bo wynik znamy. Starcie, które przez nokaut zwycięża Jurand Lisiecki. Jurand także ma sporą grupę wiernych kibiców, którzy przyjeżdżają tutaj na jego wszystkie pojedynki, proszę. Całej gali MMA Slugfest 15 w Trzemeśnie, burmistrz Trzemeśna, pan Krzysztof Tereziński. I podziękowania od samego burmistrza, od człowieka, dzięki któremu ta impreza doszła do skutku. Panie i panowie, tak, Juri. Jurand Lisiecki, zwycięsko po walce wieczoru, która łatwa, lekka nie była, to widać po tym, jak dzisiaj chodźmy teraz. Krzysiu, witam wszystkich, dziękuję za doping, bo kurwa grubo! Czy byś mógł powtórzyć pytanie? Mówię, że zwycięski, ale po walce, która wcale nie poszła jakoś bardzo lekko, nie poszła łatwo, Tomek Makowski stawiał opór, trafiał, to nie była przechadzka. Krzysiu, uwierz mi, że ja myślałem, że siądzie. To były takie, niektóre uderzenia wychodziły takie mocne, a Tomek był taki mocny, stał na nogach, ja nie wiem, jak to zrobił, naprawdę. Po pierwszych dwóch uderzeniach, które moje weszły, mówię, no skończyłem to, ale nie. Tomek cały czas do przodu, par. Mocny zawodnik. Tam brakowało paru sekund pod koniec pierwszej rundy, kiedy trafiłeś, kiedy zatrzymał się sędzia, no bo skończyła się runda. Tam był ten moment, poczułeś tę krew, że można było pójść za ciosem. Tak, poczułem. Jak wstałem, mówię, no nie, zabrakło tych kilku sekund, ale może to fajnie, bo weszła taka obrotóweczka, że aż jestem sam w szoku. To jeszcze jedna rzecz na koniec. Jurand, tutaj pół sali było twoje, absolutnie twoje, ale jedna osoba, jeden kibic jest chyba tutaj wyjątkowy, którego aż wpuściliśmy jeszcze przed oficjalnym werdyktem. Tak, moja kobieta Katarzyna, moje serce najdroższe i moja mama i babcia, tu jest cała moja rodzina. Dziękuję wam wszystkim.
Panie i panowie, zwycięzca walki wieczoru, Jurand Lisiecki.